Cześć, Michał Gronowski, pan Grono. W tym odcinku opowiem wam, jak dopasować garnitur. Dopasowanie garnituru to niebagatelna sprawa, bo nawet jeśli macie najlepszy, najdroższy, z najlepszej wełny garnitur, to jeśli jego dopasowanie będzie złe, będziecie tak samo wyglądać jak w tanim, kiepsko dopasowanym garniturze z sieciówki czy nawet z supermarketu. Najbardziej istotnym wymiarem podczas dokonywania zakupu garnituru czy marynarki jest to, czy on jest dopasowany, czy marynarka dopasowana jest w ramionach. Jeśli macie w ramionach zbyt dużo materiału, no to poprawki krawieckie mogą okazać się niemożliwe lub po prostu nieopłacalnie drogie. Konstrukcja marynarki jest na tyle w tym miejscu skomplikowana, że nawet większość krawców po prostu nie podejmie się takiej przeróbki. Więc jeśli mierzycie marynarkę, zauważcie, czy nie macie za dużo, czy nie macie za mało materiału w barkach. Stańcie po prostu na wprost przed lustrem i zobaczcie, czy nic wam się nie załamuje, czy znowu ramiona nie wypychają za bardzo rękawów marynarki i czy rękawy marynarki po prostu nie są za bardzo wypchane waszymi ramionami. Chodzi o to, żeby koniec marynarki kończył się właśnie idealnie na końcu waszych barków. Jest to najważniejsze, na co powinniście zwrócić uwagę przy wyborze garnituru, przy wyborze marynarki. I takim jednym z najprostszych do zmiany elementów jest długość rękawów. Ja w zasadzie w każdych marynarkach gotowych, czy nawet MTM, muszę skracać rękawy. Koszula powinna wystawać około 1 cm. Jeśli mierzycie koszulę, to powinna ona zatrzymywać się mniej więcej w okolicy rozpoczęcia waszego kciuka, u nasady kciuka. Rękawy marynarki powinny być o jakieś 1 cm krótsze. Jeśli mierzycie długość marynarki, to powinna ona sięgać do połowy kciuka. Jeśli wyprostujecie ręce, to mniej więcej w momencie, w którym wasz kciuk ma staw, w którym on się zgina, do tego momentu powinna sięgać wam marynarka. Jeśli odwrócicie się, to marynarka powinna zakrywać całą pupę. Pamiętajcie, że marynarka powinna dzielić waszą sylwetkę na połowę. Wtedy macie idealne proporcje i wyglądacie dostojnie, wyglądacie poważnie. Krótkie marynarki skracają wasz tułów i powodują, że wyglądacie nienaturalnie, czasami wyglądacie wręcz śmiesznie. Istotne jest także to, jak marynarka leży na waszej klatce piersiowej. Jeśli wyłogi marynarki układają się nienaturalnie, odstają, zaginają się, jeśli spojrzycie na nią z boku, to znaczy, że marynarka jest zbyt mała w obwodzie klatki piersiowej. Ja zwracam na to szczególną uwagę, dlatego że regularnie ćwiczę na siłowni i mam większą klatkę piersiową niż przeciętny użytkownik, niż taki szablonowy użytkownik garniturów czy marynarek. Dlatego zwróćcie uwagę, czy wyłogi klapy marynarki układają się zgrabnie, czy nie załamują się za bardzo. Jeśli mierzycie marynarkę, spójrzcie również na plecy, czy nie robi wam się taka w poprzek idąca fałda pod szyją. Jeśli chodzi o szycie na miarę, no to marynarki na plecach idealnie leżą. Jeśli chodzi o gotowe wyroby, no to oczywiście musicie iść na jakieś kompromisy. W zasadzie taką poznańską fałdę jeszcze można zaakceptować. Najprostszą z przeróbek krawieckich jest skrócenie spodni, a wiele osób bagatelizuje ten problem. Nosi zbyt długie spodnie, spodnie, które nie tylko mają jedną fałdę, ale nawet 10 fałd. Wygląda to bardzo nieestetycznie, nawet szanowani politycy noszą za długie spodnie, a jest to taka poprawka krawiecka, którą w zasadzie wasza babcia czy wasze mamy jest w stanie zrobić. Jeśli się bardzo postaracie, moglibyście nawet wy skrócić swoje własne spodnie. A dokąd powinny sięgać idealnie dopasowane spodnie? Tutaj zdania są podzielone. Niektórzy lubią, jeśli mają jedno załamanie, niektórzy lubią, jeśli w ogóle nie mają załamania i spodnie są idealnie proste. Ja jestem zdania, że spodnie powinny praktycznie ledwo sięgać lub nawet nie sięgać do tylnej części waszych butów. Jeśli nosicie letnie garnitury czy letnie spodnie, nawet do samej koszuli, to spodnie powinny być nieco węższe i nieco krótsze, bo nosimy je głównie do loafersów. Takie buty powinniście bardziej eksponować. Spodnie są wtedy nieco krótsze, w ogóle nie dotykają do butów, a nogawki są dużo węższe. Niektórzy lubią nieco dłuższe spodnie, żeby robiło im się tak
jedno załamanie z przodu, to jest kwestia indywidualna, możecie się spierać. Ja jestem zdania, że spodnie najlepiej powinny nie sięgać butów, powinny ładnie eksponować buty, bo jeśli nosicie wysokiej klasy, eleganckie obuwie, to po prostu warto je pokazać. Dajcie znać, jak Wy lubicie nosić spodnie i jakiej długości, czy z jednym załamaniem, czy bez żadnego załamania. Dajcie znać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, kliknijcie ten mały czerwony przycisk znajdujący się pod tym filmem. Jest to dla mnie niezmiernie ważne, bo znaczy, że ktoś ceni sobie moje filmy i regularnie je ogląda. Dajcie też kciuka w górę, jeśli film Wam się podobał. To jest również dla mnie informacja, że przekazuję wartościowe treści. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie.